Dzisiaj przyjaciele z boiska, skrzydłowy bramkarz i łącznik, żyć bez siebie nie mogą. Zmieniają się czasy, okoliczności i piłkarscy idole na koszulkach, lecz wspólna pasja i miłość do piłki nożnej łączy kolejne pokolenia. Na nowoczesnych obiektach w cieniu piłkarskiej legendy piłką żyje się na okrągło. Wielkie sportowe emocje w lokalnym wydaniu. Tak w kilku słowach można podsumować zakończoną właśnie 7. edycję Lata Otwartych Boisk. Imprezy, która tradycyjnie odbywała się na obiektach Stadionu Śląskiego. Tym razem w sportowych zmaganiach udział wzięło ponad 3000 uczestników. Liczby cieszą, ale jak podkreślają organizatorzy, nie są najistotniejsze. Dla nas najważniejsze jest to, że dzieci chętnie przychodzą na Stadion Śląski, chcą razem z nami ćwiczyć pod okiem instruktorów i nie tylko piłkę nożną. To też jest drugi element, który nas zadowala, bo staramy się pokazać także inne dyscypliny sportu. Oprócz takich bardzo popularnych jak koszykówka, siatkówka czy tenis, w tym roku spróbowaliśmy z innymi, mniej znanymi, jak futbol amerykański czy ultimate frisbee. Jak co roku największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z piłki nożnej. 12-letni Kacper z Chorzowa uczestniczył w nich razem z młodszym bratem. Jak sam podkreśla, był to strzał w dziesiątkę. Graliśmy w mecze, różne turnieje, robiliśmy różne ćwiczenia, rozgrzewki, rozmawialiśmy właśnie z piłkarzami, dzisiaj też są, no i w ogóle fajnie było. Młodzi piłkarze mieli okazję bawić się i trenować pod okiem doświadczonych trenerów i zawodników znanych z boisk ekstraklasy. W turnieju finałowym w rolę sędziego wcielił się Wojciech Grzyb, przez lata podpora chorzowskiego ruchu. Mamy świadomość, że to jest dla nich wielkie wydarzenie, że przyjeżdża zawodnik jeden czy drugi z jednego czy z drugiego klubu, których mogą na co dzień oglądać w telewizji bądź ewentualnie z trybun boiska i jest to dla nich wielka sprawa. Dla nas to jest obowiązek, żeby pełnić również funkcję wychowawczą i porozmawiać z tymi dziećmi, pokazać im coś, pomóc w rozwoju sportowym. Duża część uczestników swoje pierwsze kroki stawia w klubach z naszego regionu. Dla nich udział w zawodach organizowanych na Stadionie Śląskim był nie tylko dobrą zabawą, ale też prawdziwą szkołą piłkarskiego rzemiosła. Trener mi zawsze mówił, że widzi we mnie piłkarza i chciałem umiejętności sobie zrobić większe i przyszedłem tutaj, żeby się uczyć. I przekonać się, że choć droga na piłkarski szczyt jest kręta, to recepta na sukces całkiem prosta. Dużo trenować, przykładać się do treningów i wszystko trzeba dokładnie robić. Nie można się obijać na treningach. Tego zaangażowania młodym piłkarzom na pewno nie można było odmówić. Dla tych najbardziej aktywnych przygotowano puchary i nagrody rzeczowe. Najcenniejszą nagrodą była jednak możliwość spędzenia wolnego czasu w gronie kolegów i z piłką u nogi.